19 grudnia przy ulicy Mariackiej w Katowicach miało miejsce otwarcie wystawy August Chląd, prymas czasu narodowych wyborów, która przybliża postać pochodzącego z Mysłowic Brzęczkowic, pierwszego biskupa diecezji katowickiej i późniejszego prymasa Polski. Organizatorem wydarzenia był oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych ludzi, którzy na gruncie śląskim będą kreowali nie tylko tę strukturę kościelną, ale w ogóle to wszystko, co związane z bytem narodowym i polskim tych ziem po przyłączeniu czy powrocie tych ziem do państwa polskiego w okresie międzywojennym. Myślę, że udało się przypomnieć tę postać, trochę może zapomnianą albo bardziej będącą w cieniu tak wielkich kardynałów jak kardynał Stefan Wyszyński czy kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, a przecież zasługi kardynała Augusta Chlonda, prymasa ze Śląska, były równie wielkie, a przecież w bardzo trudnych czasach przyszło mu zarządzać zarówno tutaj diecezją katolicką, jak i kościołem w Polsce. Bardzo obszerna ikonografia obejmująca wiele po raz pierwszy prezentowanych unikalnych fotografii i dokumentów pochodzi z archiwów archidiecezjalnych. Na 35 planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Chlonda, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy II RP, podczas II wojny światowej i w nowej komunistycznej rzeczywistości. Kolejne wydarzenia z życia kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami oraz kartami notatnika kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej. Poprzedzone zostało to ogromną kwerendą, ogromnymi poszukiwaniami materiałów nie tylko na Śląsku, ale również w archiwach. Udało się dotrzeć do naprawdę bardzo wielu i fotografii, dokumentów nigdy wcześniej nie prezentowanych. Ta wystawa obejmuje nie tylko zagadnienie samej postaci księdza kardynała Augusta Chlonda, ale też pewne bardzo istotne sprawy dotyczące historii Śląska, historii odzyskania niepodległości, historii powstań śląskich, plebiscytu, także ona ma również walor edukacyjny, nie tylko poświęcony tej jednej postaci. Mijający 2013 rok był w województwie śląskim rokiem kardynała Augusta Chlonda. Wspaniała postać, wiele różnych wydarzeń i serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy w tych działaniach województwo śląskie wspierali. Wystawa będzie prezentowana do 15 stycznia 2014 roku.